Jedną z najbardziej znanych historii biblijnych jest historia o apostole Tomaszu. Po śmierci Jezusa, na wieść o jego zmartwychwstaniu, miał stwierdzić, że nie uwierzy, dopóki sam nie zobaczy Chrystusa wśród żywych. Wiedząc, co było dalej, traktujemy Tomasza z przekąsem i pewną dozą dezaprobaty, nazywając go niewiernym. Należy jednak zrozumieć, że nie jest łatwo uwierzyć wyłącznie na podstawie świadectwa innych. Człowiek bardzo często potrzebuje zobaczyć na własne oczy, doświadczyć na własnej skórze. Dlatego na usprawiedliwienie tego biblijnego bohatera powinien wpłynąć fakt, że traktowanie doświadczenia jako głównego źródła poznania było charakterystyczne dla wielu wielkich tego świata. Takie podejście nazywamy empiryzmem. Wśród wyznawców tej filozofii znajdziemy m.in. Leonardo da Vinciego, Charlesa Bonetta, czy na polskim podwórku Stanisława Staszica i Jana Śniadeckiego. Skoro już wiemy z grubsza, czym jest empiryzm, możemy odnieść historię apostoła Tomasza do rozważań na temat metody naukowej i podejścia badaczy. Bo to właśnie taki sposób rozumienia rzeczywistości jest tematem tego krótkiego materiału. Nauki empiryczne, zwane inaczej indukcyjnymi, cechują się używaniem głównie metod bazujących na doświadczeniach i obserwacji w pracy naukowej. Są one częścią klasyfikacji nauk przy podziale ze względu na metody badawcze i stoją w opozycji do nauk formalnych, tzw. dedukcyjnych. Mówiąc o naukach empirycznych, mówimy zatem o wszystkich naukach zajmujących się przyrodą ożywioną i nieożywioną, jak również o naukach związanych z człowiekiem i jego działalnością. Przykłady? Na pewno znacie psychologię, socjologię czy historię. Ze względu na bardzo szeroki wachlarz nauk empirycznych, dzielimy je wewnętrznie na nauki humanistyczne i nauki przyrodnicze. Wśród nauk humanistycznych możemy wymienić nauki takie jak socjologia, ekonomia oraz rozmaite pochodne tych nauk jak politologia czy ekonometria. Są to zatem te nauki, które zajmują się wytworem świadomej i celowej działalności człowieka. Nauki takie jak fizyka, chemia czy biologia zaliczamy do nauk przyrodniczych. Pomimo wspólnej metody badawczej, różnią się one znacząco przedmiotem badania. Skupiają się na kształtowanych wytworach przyrody. Niezależnie od wspólnego rdzenia, nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne stosują różne metody badań empirycznych, w zależności od przedmiotu badania. Mogą to być na przykład wywiad, obserwacja czy eksperyment. Najważniejszą cechą wyróżniającą nauki indukcyjne jest sposób udowadniania stwierdzeń. Pierwszym krokiem w tym procesie jest obserwacja, która powinna być maksymalnie szeroka, dokładna i uwzględniająca wszystkie możliwe odchylenia. Wyniki takiej obserwacji mają charakter opisowy, a co za tym idzie, podlegają dalszej interpretacji. Na tym etapie naukowiec dochodzi do konkretnych konkluzji, które następnie są uznawane lub podważane przez innych naukowców. Zdaniem wielu to właśnie interpretacja stanowi najważniejszą część każdego badania. Z tak skonstruowanego procesu badawczego wynika kolejna cecha nauk indukcyjnych, czyli zawodność wniosków. Jest to bardzo wyraźnie inne od tego, co znamy z nauk formalnych, gdzie spełnienie warunków prawdziwych i bezpośrednio związanych przesłanek sprawia, że wniosek jest prawdziwy. Nauki nieformalne dopuszczają możliwość, że pomimo obrania dobrej metody obserwacji i pomimo przeprowadzenia poprawnego wnioskowania, w przyszłości mogą pojawić się kolejne badania podważające stawianą tezę. Dzieje się tak ze względu na ograniczony poziom wiedzy, którym dysponują naukowcy. Można więc powiedzieć, że w naukach nieformalnych nigdy nie mamy pewności, czy znamy wszystkie czynniki wpływające na dane zachowanie czy proces. Nie wiemy też, czy właściwie zinterpretowaliśmy przesłanki i czy podobne okoliczności nie wskażą zupełnie innych odpowiedzi, na przykład po upływie pewnego czasu. Czy to znaczy, że nie można polegać na dorobku nauk empirycznych? Oczywiście, że nie. Cechą charakterystyczną nauk indukcyjnych, będących niejako odpowiedzią na wątpliwości związane z wiarygodnością badań, jest nieustanna ewolucja samej analizy i metodologii. W tym rodzaju nauki wymuszana jest dopuszczalność podważenia teorii, jak również konieczność nieustannej weryfikacji jej aktualności.
Najprostszym przykładem mogą być badania przeprowadzone na polskim społeczeństwie. W latach 80. zgodnie z badaniami socjologów, największym lękiem Polaków był konflikt pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Naukowcy doszli do tych wniosków na podstawie obserwacji i wywiadu. Niemniej łatwo nam sobie wyobrazić, że dziś wyniki badań byłyby zgoła odmienne. Dziś większość Polaków boi się bardziej katastrofy klimatycznej, kryzysu ekonomicznego lub jeszcze czegoś innego. Zadaniem naukowców reprezentujących nauki indukcyjne nie jest bronić stanowiska, że to konflikt na linii Związek Radziecki-Stany Zjednoczone powinien stanowić największy lęk, ale opisywać zmiany przy pomocy ciągle udoskonalanej metody naukowej. Dzięki temu poznajemy procesy, kontekst i naturę zmian zachodzących w naszym otoczeniu. Nauki empiryczne są podstawą do zrozumienia świata i naszego rozwoju. Opisują one bezpośrednio rzeczywistość, w której żyjemy. Wiedza pochodząca z badań empirycznych ma ogromne przełożenie na jakość naszego funkcjonowania. Rozwój nauk empirycznych od zawsze miał olbrzymi wpływ na to, jak wyglądał nasz proces poznania. Co dobrze obrazuje wspomniana na wstępie historia apostoła Tomasza. Człowiek zmienia się, ewoluuje, pokonuje kolejne wyzwania, jednocześnie stawiając sobie nowe. Razem z nim ewoluują nauki opisujące systemy, których jest częścią.